Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K24 MyGM. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli pierwsze row po Gali Backlash i pierwsze row w drodze do Hell in a Cell Premium Live Eventu. I nie ukrywam, że właśnie jakoś nie patrzyłem na to zbytnio i nie jestem fanem tego, że mamy Hell in a Cell Premium Live Event, dlatego że no nie ukrywam, że spodziewałem się, że teraz będzie SummerSlam i liczyłem właśnie, mam rywalizację pomiędzy Romanem i Cody'm, którą chcę zakończyć na SummerSlam. A ta sama cel nie będzie, więc nie wiem, co szczerze z tym zrobić. Nie wiem, czy dam radę to jakby jakąś zrobić walkę Romanowi, ale też kontynuować tą historię jakby. Nie wiem, naprawdę będzie ciężko. Muszę zrobić też walkę, muszę jak nie muszę. Chciałbym zrobić walkę, bo jednak obiecałem Bronowi i myślę, że to byłoby spoko. Tylko problem jest taki, że to jest dwóch healów. I nie wiem, jak tą zrobić walkę, bo właśnie to jest dwóch healów. Co jeśli, a nie Carmelo z Kondzywa, miałem w głowie Triple Threata, Roman, Bron, Carmelo. Mogę Jaya dać, ale to wtedy... No, tak czy tak to być mega randomowe przecież. W sumie walka Roman i Bron jest mega randomowa, będąc kompletnie szczerze, więc w sumie... Nie wiem naprawdę, może ktoś bym podpisał i zrobił Triple Threat, nie mam pojęcia właśnie. Może po prostu jednak nie dam temu Bronowi tej walki. Bo po prostu jakby nie wiem, jakoś Havatismo Submission. Jakbym zrobił właśnie walkę jego bezpośrednio z Romanem, to mi się nie opłaca. Ja bym miał na przykład czas, żeby zrobić z niego face'a. Słuchaj, w sumie szczerze nawet bym miał czas, żeby zrobić z niego face'a. Nie wiem, czy i tak bym to robił. Bo nie wiem, jakby... Chciałbym mu dać w przyszłości walkę o pas, na pewno. Ale jednak teraz to nie jest ten moment, jak Roman jest mistrzem. Ale Romana w main event i tak bym zobaczył. No Scotty go nie zobaczy, ale taka walka na przykład z kim? Walka... To jest naprawdę też ciekawe, że Gunther i Jamie mieli dopiero co walkę Hell in a Cell i teraz będzie Hell in a Cell Premium Live Event. To jest naprawdę ciekawe, no... Właśnie przydałby się mi to jakiś face na pewno. Więc może podpiszę kogoś na tydzień? Może, na przykład. Taki pomysł. Gender male też, bo czy tutaj mężczyzna na pewno. Potrzebuję jakiegoś zawodnika dla Romana, żeby z nim zawalczył. Super. Jak ja uwielbiam, gdy chcę face'a. Mogę w sumie to ustawić. Czy to mi zabierze kolejne pieniądze? A, nie mam pieniędzy. A, dobra. Czy znaczy bardziej nie mam pewnie tych talent scout points? No nie jestem fanem tego, bo nie to szukałem. Roman kontra Jay, mam wrażenie, że Roman kontra Jay to jest to co się wydarzy. Ale jestem ciekawy jednej rzeczy, jak na przykład zrobię Ranina przed Gunther, to czy potem mogę, nie mogę potem Gunthera dawać, no właśnie, to jest problem. Zrobiłbym tutaj Ranina, ale potrzebuję Gunthera, bo mam tak mało osób, że potrzebuję, żeby każdy praktycznie dostępny do walki. No więc tak będzie wyglądała ta walka. Jakiś jeszcze może, nie wiem, czy... W sumie też zerknę sobie na te Season Challenges. Czy mam tutaj kilka rzeczy, które... Czy powinienem coś zacząć robić w sumie? Promote Free Superstar tutaj New Rank. Czy to jest... Promote Free Superstar tutaj New Rank. Co chodzi o to na przykład, że nie wiem, jakby... Przejść na przykład... Jak się na 19 poziomie się przechodzi na 20, no to się przechodzi na z Icon chyba na Legend, coś takiego. Więc na przykład o to chodzi chyba? Chyba. Power card bym użył w sumie. Na pewno możemy użyć power card jakiegoś. Na przykład, nie wiem, Linted Stock na przykład użyjmy, czemu nie. I teraz już czwarty power card użyty tutaj. Ambilans meczem myślę, że dam radę to zrobić. To myślę, że dam radę zrobić. Pewnie nie. To pewnie zrobimy. Czyli kolady też by się ogólnie przydały. No dobra. Jaką walkę tutaj zobaczymy. Bianca niezbyt jest gotowa do walki. Courage w sumie nie jest gotowa do walki. Alexa jest kontuzowana. Nie najlepiej na pewno. Czy ryzykuje kontuzję Corey Jade? Pewnie tak. Pewnie zaryzykuje tą kontuzję Corey Jade. No tak też właśnie w tych pierwszych tygodniach jak jest ciężko z tymi finansami. Jest naprawdę dość ciężko z tymi finansami tutaj. Jaką jeszcze walkę? Na pewno Cody Rhodes jest w stanie walczyć, więc Cody Rhodes zmierzy się na przykład przez Gunterem, może się zmierzyć. I choć w sumie może, a nie, w sumie tak,
Jeszcze też Seth i Bron Breakker na przykład, taka walka. Ciężko mi tutaj gdziekolwiek dać stypulację. Myślę, że tutaj dam stypulację, jakiś może false count anywhere na przykład. Choć może nie, bo nie chcę, żeby to było właśnie, nie chcę, żeby aż tak dużo to staminy wzięło, więc w sumie może Extreme Rules'a im wrzućmy tutaj Romanowi J-owi. Tutaj na pewno nie chcę, bo to jest łatwa szansa, że Seth może doznać kontuzji. Tutaj mogę jakiegoś tables match takiego małego wrzucić. Tutaj kontuzja może być, więc nie. Bianca niech zrobi charity, tak? A Bobby nie ma zbytnio z kim robi tej rywalizacji w sumie, więc nie będę robił tutaj, więc zrobimy mu self promo po prostu. No i pewnie tak będzie wyglądało to show, to zakładam. Mam nadzieję, że to show będzie tyle dobre, że będziemy sobie mogli zaupgrade'ować potem na czwarty poziom tutaj crew już. To mi będzie dawało show cost compensation. To jest dobra rzecz, bo właśnie jakby rekompensata chyba to jest. Więc jakby rekompensata jak jest większa, to no to nie może być źle na pewno. Może być, w sumie jak przecież jak się przechodzi na tier 3, na przykład ogólnie jak się przechodzi z tych kategorii wyżej, to zawsze idzie się na lepiej, więc na pewno, nieważne co się wydarzy, to będzie lepiej. Więc jakby rekompensata, czyli zakładam, że mam nadzieję, że przed nie wiem, mniej tracę pieniędzy na przykład, no to byłoby coś fajnego, albo przed nie wiem, więcej zyskuję, jakby to byłoby coś na pewno fajnego. A to myślę, że to zrobimy. Po tym show myślę, że na to właśnie zrobimy. Increase the fans gained from this week's show. Nie wiem, czy to chcę zrobić teraz, bo mam wrażenie, że tutaj fanów za dużo nie zgarniemy. Primarch Physio, czy powinien to użyć dla Corey Jade? Może lepiej tak, może w sumie lepiej tak, bo jednak ma tylko 11 staminy, więc użyjmy to. Choć to nie jest pewne, że mu uratuje, tak myślę, że jednak wolę to spróbować. No nie zrobię ani jednego, ani drugiego, no niestety nie będzie zły Bron Breakker, ale nie mam jak to zbytnio mu zrobić. A więc wydaje się, że to show jest gotowe chyba, tak? Tak, że zawsze wolę zawsze upewnić się na 100%, że nie pomyliłem czegoś, że nie zapomniałem czegoś. Wydaje się, że jest to wszystko gotowe tutaj. A więc możemy klikać Confirm Booking, tak. Ralph Houston tutaj. No wydaje mi się właśnie, że Gunther i Jay dalej z moim planem, żeby oni zakończyli rywalizację na Hell in a Cell. Jeśli się uda utrzymać, to Bianca i Cora fajnie, aby zakończyli rywalizację na Hell in a Cell, no a Romanowi kogoś muszę znaleźć. Zobaczymy, kogo znajdę. Shayna kontra Cora Jade. Cora bez kontuzji. Cora wygrywa. I nie ma kontuzji. Dobra, to fajnie. Bianca plus 6000 fanów, to dobrze. Cody kontra Gunther. Ten tables match jest wygrany przez Cody'ego Rhodesa. Walka była great, to super wieści. Plus 1, spoko. Ta walka pewnie będzie najgorszą walką na tym show. Seth wygrywa. Ale i tak była walka dobrze oceniana. Ogólnie wszystkie walki będą dobrze oceniane, bo ta na pewno też będzie miała przynajmniej 3 gwiazdki. Roman oczywiście wygrywa. 3 gwiazdki, super. Naprawdę nie spodziewałem, bym powiedział szczerze, dobrze. Jakby nie spodziewałem się, że to będzie show aż tak dobre. Choć jak SmackDown miało jeszcze lepsze. Tylko 27 tysięcy fanów to troszkę przesada, mam wrażenie. Tylko 27 tysięcy fanów to mało, naprawdę bardzo mało. Bardzo, bardzo mało. Wiedziałem, że będzie Bron zły. Co to jest w ogóle? Nie będę takich osób szczerze brał, które nie mają zbytnio. Promise Bobby a shot at the World Heavy Championship within 3 weeks. Zapomniałem o tym szczerze. No a Bobby też jest healem. Czemu naprawdę sami healowie chcą jakby? Na pewno właśnie chcę mieć to. Tak, to bym chciał zrobić. I co teraz w sumie? Na pewno bym chciał Jay i Gunther, żeby ich rywalizacja poszła w górę, więc zawsze nie wiem. W main evencie oni się zmierzą, przed Gunther kontra Jay, jakimś takim, nie wiem, jakim pojedynku. Może last man standing w sumie, bo nie chcę, żeby to była walka, gdzie przypina się zawodnika. Myślę, że last man standing to będzie dobra opcja. Tutaj rywalizacja im pójdzie na trzeci poziom. Roman kontra Carmelo wrócił. To jest dobry powrót dla Carmelo, żeby właśnie zawalczył tutaj z Romanem. Chciałbym, żeby Carmelo właśnie i Brom utrzymali swoją rywalizację i żeby ją zakończyli na właśnie też na pay-per-view, na premium live event ogólnie. Bardzo mi się przydała ta Alexa, ale nie będzie jej cały czas tutaj.
Bobby Lashley może się zmierzyć na przykład tutaj, myślę, że z Cody'm na tym show. Tutaj możemy im Falls Count Anywhere'a takiego wrzucić. I jeszcze jedna walka, która mi tutaj... No to Seth kontra Braun, czy ponownie zrobić, czy Bianca kontra Cora? Dobra, mogę zrobić tą walkę w sumie. Mogę zrobić tą walkę, Bianca kontra Cora. Ale w sumie z drugiej strony ma 7 tylko stamina, to się nie może dobrze skończyć. Mam dwie opcje, albo... Nie, w sumie mam jedną opcję. Bo nie chcę dać Cory w walce, bo po prostu to się źle skończy. Dlatego muszę dać Breaker kontra Seth. Seth też jakby, jest niestety szansa, że tam może być źle. Myślę, że Bianca znowu zrobi tutaj Charity. Tak, myślę, że Cora zrobi self-promo i pewnie Shayna też zrobi self-promo w sumie. Tak to pewnie będzie wyglądało. Have at least one tables match. Nie wiem, czy ta power card jest aż tak dobry. Może za tydzień spróbuję jakoś, nie wiem, może za tydzień spróbuję jakoś Bobby'ego wrzucić do... Może właśnie jakoś go spróbuję wrzucić do... Nie wiem, jak się robi, może Triple Threat, Fatal Four, coś takiego może zrobię. I tam wtedy spróbuję Bobby'ego wrzucić do takiej walki z Romanem. Chyba jakoś, nie wiem, nie mam innego pomysłu. Tutaj gdzieś myślałem o tym, ale nie, ambulance match tutaj, tu mógłbym niby dać ambulance match. Ale nie, myślę, że nie, myślę, że nie, myślę, że zostałem przy tym Force Count Anywhere meczu, a więc wydaje się wszystko gotowe. Wydaje mi się, że wszystko jest tutaj gotowe. No tutaj Satan, to nie widziałem nigdy jeszcze takiego power cardu, mam wrażenie, albo nie przypomniałem sobie. Prevent a talent from being hired from a random casket. From being fired from a random casket match on your show this week? Dziwny power card, szczerze, ale... No, ale spoko. Chyba wszystko jest gotowe. Zobaczymy właśnie, czy poczuję jakąś zmianę, nie wiem. Jestem ciekawy, czy poczuję coś, czy nie, jeśli chodzi o zmianę z tymi finansami potencjalnie, z tą rekompensatą, coś takiego, czy właśnie poczuję to, czy nie. Zobaczymy. Na razie dajemy confirm booking. Nie będę tutaj też grał, że na pojedynku szczerze, po prostu jakby troszeczkę się te walki już powtarzają, nie ukrywam i nie wiem, czy chcę ponownie grać. Roman kontra Carmelo. I tutaj Carmelo Hayes zgarnia zwycięstwo potężne na powrocie swoim. Wow, pokonuje tutaj Roman Reignsa. Plus 4,5 tysiąca fanów od Bianki. Bobby kontra Cody. Oby tylko bez kontuzji jakiejś. Cody wygrywa. I zaczęła się rywalizacja ich. No dobra. Jeśli mam nadzieję, że da radę zdążyć tą rywalizację zakończyć i potem rywalizacja się z Romanem i Cody zacznie przed SummerSlam. Cora Jade minus 1 popularności. Wow, nie wiedziałem, że tak można, szczerze. Bron kontra Seth. Seth tylko bez kontuzji. Bron wygrywa. Seth kontuzja. Bałem się tego. Jeszcze nie daje nawet dobrej walki tutaj. Przynajmniej aby Seth dobrą walkę dał, to mógłby odejść na tą chwilę. Jay wygrywa. Trzeci poziom rywalizacji to super. Tutaj praktycznie takie same show, prawda? Praktycznie 72 tysiące. Mamy spoko budżet. Nie mamy jakiegoś super budżetu, ale mamy spoko budżet. Potencjalnie jakoś będziemy musieli podpisać na te show za tydzień, za tydzień, za dwa tygodnie. Super. Jeszcze tego brakowało. Czyli Bron Breaker odchodzi. No dobra. Mam przynajmniej pieniądze, ale nie w taki sposób chciałem zdobyć pieniądze. Potrzebuję od razu zastąpić jakoś. Jimmy jest opcją na przyszłość jest opcją dobrą. Nakamura będzie podpisany na pewno to. No i na razie to tyle pewnie. Nakamura będzie po prostu bezpośrednio za niego. Szkoda naprawdę mi tego, bo miałem dla niego plany, no ale jakby nie mogłem jak mu w to wcisnąć, bo po prostu wtedy miałbym złą walkę i nie chciałem zbyt, żeby to się wydarzyło. Staminy niestety są niskie, to są duże problemy. To są bardzo duże problemy właśnie z tymi staminami.
Też nie mam zbytnio jakkolwiek jak to poprawić. Jakbyśmy właśnie, to jest zawsze ten sam jeden problem. Ten sam jeden problem, ten brak po prostu zawodników. Brak zawodników, brak osób, żeby móc tak rotować dużo tych walk, jakby tych zawodników, żeby było jak najwięcej, żeby niektóre to osoby sobie mogły odpoczywać. Tak to praktycznie każdy musi co tydzień pracować i walczyć, bo nie ma po prostu tyle osób niestety. I to jest taki największy problem. Właśnie z finansami jest taki problem, że albo wydaje na areny, ogólnie na upgrade'owanie tutaj naszych show logistics, albo na właśnie zawodnik, więc jedno zostaje w tyle, albo ciężko to jakby w miarę równo może być prowadzić, ale tak chcę, żeby to właśnie to show było upgrade'owane, te show logistics, żeby szło w górę. Myślę, że następnego sezonu to szczerze już będę, na przykład nie wiem, jedną rzecz ogólnie upgrade'ował na sezon, naprawdę, bo to już jakby, nie wyobrażam sobie na przykład 450 tysięcy, 300, 300, 300 wydać dzień, co nie masz szans na to, dlatego myślę, że na przykład tutaj chcę wszystko doprowadzić do tier 4 i od następnego sezonu na przykład tylko, na przykład, nie wiem, arenę przejść na tier 5 na przykład, coś takiego w sumie, tak mi się przynajmniej wydaje. A co takie jeszcze daleko terminowe plany, a teraz właśnie będziemy mieli problem, bo nie jeden, bo właśnie te kontuzje, te staminy. Ciężka sprawa, naprawdę. Ciężka sprawa, ale jakoś będziemy musieli przetrwać. Będziemy może podpisywali jakieś osoby na 10, nawet dosłownie na tydzień, za kilkanaście tysięcy, na przykład dosłownie właśnie na tylko tydzień, żeby mieć jedną walkę, żeby jakoś przetrwać. Na przykład w tym tygodniu to możemy zrobić walkę, na przykład Bianca Cora w sumie. Choć z drugiej strony nie, bo to jest Cora do zadania kontuzji. Jakby nie, mógłby na przykład, widziałem tutaj Becky, więc mógłby na przykład Becky podpisać na tydzień dosłownie za te 37 tysięcy na tą tylko walkę z Bianką na przykład. A tutaj tak samo z mężczyznami, to jak na przykład Cody nie nadaje się do walki staminowo, to właśnie Cody się nie nadaje do walki. Więc na przykład nie wiem. No jakoś chyba przetrwamy. Ale niestety właśnie tak to wygląda teraz to życie tutaj. Musimy jakoś przetrwać, no ale wierzę, że dam radę jakoś to zrobić. Jakoś trzeba po prostu poczekać na to właśnie, żeby tutaj te tier 4 wejść wszystko i wtedy będę się bardziej już zajmował rosterem i będę bardziej próbował podpisać jak najwięcej osób na tych kontraktach i żeby zostały na dłużej. No zobaczymy. Jimmy weź to jest zawodnik, którego bym podpisał w przyszłości i potencjalna walka Jimmy J. Miałoby sens na pewno prędzej czy później, ale to właśnie to są takie długoterminowe, można powiedzieć, plany. Na teraz będę już powoli kończył. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!